znajdziemy się na Krakowskim Festiwalu Górskim. Moim gościem jest znany i wybitny alpinista, instruktor wspinaczki, a prywatnie mąż Justyny Kowalczyk, Kacper Tekieli. Bardzo cię serdecznie witam. Hej. Cześć. Na swoim koncie masz wiele ważnych przejść, zarówno w Tatrach, jak i w górach całego świata. A niedawno podjąłeś się kolejnego bardzo trudnego wyzwania, jakim jest zostanie ojcem. Myślisz, że to jest twój najtrudniejszy projekt? Nie sądzę. Nie, ale sprawy prywatne jakbyśmy zostawili z boku, bo to tak o górach, żebyśmy rozmawiali jednak. Tak, ale jednak chciałam właśnie w kontekście oczywiście gór tu pozostać, ale nawiązać, bo jednak dziecko bardzo zmienia życie i chciałam się ciebie spytać, jak właśnie zmieniło się twoje życie, ale tak pod kątem aktywności takich górskich, jeśli chodzi o urodzenie. Jestem od lat związany z górami, również zawodowo, także wpływ jest minimalny, można powiedzieć. Mhm. Tak naprawdę nie ma większego wpływu. Staramy się robić swoje, każdy ma swoją pracę związaną z jego pasją, czyli i żona, i ja, i to trwa i niech trwa. Idzie to wszystko połączyć. Tak jest, oczywiście. W marcu tego roku do swojego wspinaczkowego CV mogłeś dopisać kolejną pozycję. Razem z Maciejem Ciesielskim, Piotrem Słowskim dokonaliście pierwszego zimowego przejścia tatrzańskiego ekspandera. Wyjaśnij może na początek dla niewtajemniczonych, czym owy ekspander w ogóle jest. Ekspander to połączenie takie troszeczkę oczywiście żartobliwe czterech sprężyn. Były kiedyś takie... Ja to pamiętam z dzieciństwa. Tata również miał takie cztery sprężynki, które się rozciągało i to się wszystko nazywało ekspander. Tak to kiedyś zostało właśnie, notabene pod koniec lat 80. nazwane przez Krzysztofa Pankiewicza i Piotra Panufnika, którzy jako pierwsi przeszli tę łańcuchówkę i dotychczas zanotowano trzy powtórzenia. Nasze było czwarte, pierwsze zimowe. No, cały problem polega nie na przejściu każdej ściany z osobna, tylko na przejściu ich razem w ciągu i przejściu, znalezieniu tych topograficznych rozwiązań, żeby przemieścić się pomiędzy ścianami i żeby się, no powiedzmy, wyrobić w takim czasie. On nie jest oczywiście z góry narzucony, ale ta logistyka jest takim największym problemem. No właśnie, bo dwa lata temu udało ci się wraz z Łukaszem Mirowskim zrobić ekspandera latem w rekordowym czasie 15 godzin 52 minut. Ale jednak krążyła taka wieść, że tego ekspandera nie da się zrobić zimą. Co właśnie było taką główną przyczyną tego, że się tak mówiło o ekspanderze? Oczywiście to, że się nie da, to jest zawsze troszeczkę tak w cudzysłów brane w alpinizmie. Też jest parę takich rzeczy, które mi przychodzi do głowy i wydaje mi się, że się nie da, ale ktoś to kiedyś przejdzie i, no i przyznam, że się dało. I tak samo tutaj kwestią, moim zdaniem łańcuchówka jest wtedy ważna, wtedy rzeczywiście ma swój taki czysty charakter, kiedy nie śpi się po drodze w schroniskach, nie korzysta się z wsparcia osób trzecich, które coś przynoszą i tak dalej. No i w takim rozumieniu to na pewno się, wydaje mi się, że wielu wspinających się ludzi również w Polsce stać ich na coś takiego. Pytanie, ile im to zajmie? Bo można wziąć oczywiście śpiwory, można wziąć namioty i wymęczyć to na przykład w tydzień. I to jest w zasięgu każdego, kto jest w stanie przejść z osobna każdą z tych ścian. Oczywiście to jest bardzo angażujące, natomiast dla każdego to wyzwanie może być troszeczkę inne. Dla nas było takie, żeby przejść to non-stopem, bez sprzętu biwakowego, żeby po prostu skrócić ten czas jak najbardziej. I wydaje mi się, że jest dosyć wyśrubowany w tym momencie. Mhm. Czy ktoś po was próbował zrobić ekspandera zimą? Nic mi o tym nie wiadomo, nie dostałem żadnych sygnałów i nie wydaje mi się, to jest tak naprawdę mozoł. To jest bardzo nie tyle trudne, co bardzo mozolne, bardzo angażujące, wymaga szczęścia do pogody,
szczęścia do kalendarza troszeczkę, żeby akurat móc sobie poświęcić czas na wypoczynek przed, po i również te 2 lub 3 dni na samo wspinanie. A co w takim razie było taką waszą największą trudnością w przygotowaniu wyprawy, no i później już podczas wspinania, właśnie to przemieszczanie się między jedną a drugą ścianą? Tak, każda ściana z osobna nie była problemem, chociaż tak naprawdę ściana młynarza jest dosyć trudna, ma raczej skalny charakter, jest świetna, bardzo atrakcyjna do wspinania latem, ale w zimie jest, bardzo, bardzo powoli się zdobywa tam wysokość, jest taka, już mówiąc tak troszeczkę slangiem, taka drytulowa, nawet troszeczkę za bardzo. Także sama w sobie na pewno ona była najtrudniejsza, ale potem przemieszczanie się łącznie, zrobienie ponad 3000 w pionie i 30 km poziomie było takie najbardziej męczące. A jak się przygotowaliście właśnie do wyprawy, to na co najbardziej zwracaliście uwagę? Co było takim właśnie rzeczą, ta logistyka, żeby to wszystko tak sobie ogarnąć? Tak, logistyka. Jakie zabrać ciuchy, jaki zabrać sprzęt, jakie zabrać jedzenie i kiedy dokładnie zacząć, o której, czy raczej się wyspać i zacząć tak na spokojnie, czy już pierwszej nocy zacząć tam około drugiej, takie alpejskie wyjście. To były raczej takie nie przygotowania, tylko takie dyskusje, już ustalenie taktyki, takiej finalnej. To nie było tak, żebyśmy przygotowywali się do tego od paru lat. Wiem, że Piotrek z Maćkiem już myśleli o tym przez jakiś czas, ale tak naprawdę kiedy ustaliliśmy, że idziemy, wypadało podjąć kluczowe decyzje. Kiedy, z czym dokładnie, takie logistyczne bardziej. A ty dlaczego podjąłeś się tego projektu? To dla ciebie jest jakaś taka kultowa droga, którą chciałeś właśnie, jako, którą chciałeś iść? Właśnie jak powiedziałaś, udało mi się przejść to latem i latem namówił mnie Łukasz Mirowski, który marzył o tej łańcuchówce od wielu lat, jako że jest osobą silnie związaną ze środowiskiem łódzkim. Dla mnie wspinanie z Łukaszem jest więcej, nie potrzebuje więcej argumentacji. Jak taki partner zaprasza, to się idzie na cokolwiek. Także po prostu poszliśmy na to, a potem rzeczywiście przyznałem, że jest to na tyle ciekawa zagwozdka logistyczna, topograficzna i wspinaczkowa, że podjęcie takiej próby w zimie będzie z pewnością bardzo ciekawe. Sprawa się powtarza, mamy Maćka Ciesielskiego i Piotrka Słowskiego, z którymi też wspinanie to czysta przyjemność, nawet w takich warunkach. A właśnie planujecie jakieś kolejne takie przedsięwzięcia, kolejne wyprawy i też w kontekście, tutaj trochę powrócę do tej rodziny, ale w kontekście urodzenia syna, czy twoje wspinaczkowe cele gdzieś tam weryfikujesz i je zmieniasz, jakby właśnie w kontekście powiększenia nie, rodziny? Nie zmieniam. Nie ma to... Oczywiście nie pojadę nagle na 3 miesiące gdzieś tam do Pakistanu. W tym sensie ma to wpływ, natomiast co do samych celów wspinaczkowych to nie i tak chcielibyśmy jeszcze w tym zespole podjąć próbę jakiegoś ciekawego przejścia. Ale macie już jakieś pomysły? No, mamy sporo, tak. Ale nie chcesz zdradzić. Absolutnie. No dobrze, w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję uprzejmie. Dzięki wielkie.